Za chwileczkę spotkanie, bardzo proszę, tutaj jest gdzieś z nami pan Aleksander Doba, więc za chwileczkę z panem Aleksandrem zamienimy też parę słów. Pana Aleksandra znają chyba wszyscy. Pan Aleksander zawojował świat, internet dwa razy w zasadzie i pokazał, że można zrobić rzeczy niesamowite. A tymczasem na scenie zupełnie po cichutku pojawił się pan Aleksander Doba. Witam państwa serdecznie, tych, których jeszcze nie widziałem. Pierwsze pytanie. Jak to jest, jak to się stało, że pan się, no pan wziął i przepłynął? Czy to pan całe życie pływał i tak na końcu się w końcu udało? Czy pan pewnego dnia stwierdził, że może by zacząć pływać? Jak do tego doszło? Ogólnie biorąc to, ja byłem całe życie aktywnym w różnych dziedzinach turystyki. Bo ja cały czas mówię, że jestem turystą. I tak, turystyka wpierw, rowerowa, piesza nizinna, piesza górska, żeglarstwo, szybownictwo, skoki spadochronowe. A dopiero jak byłem starym człowiekiem, miałem 34 lata, po raz pierwszy w kajaki wpadłem. Na najwspanialszej rzece kajakowej świata, Drawa. Polecam ją wszystkim. Tam oczywiście miałem wywrotkę, wpadłem skutecznie i stały się kajaki moją pasją i nie mogę się z tej pasji wygrzebać, a nawet nie chcę do dzisiaj. Bardzo wiele w tych moich sukcesach zawdzięczam mojej żonie, która się teraz pojawiła. I Gabi, widzę ciebie i tutaj rzucę aparatem. Aparat mam wodoodporny, wstrząsoodporny i tego. Proszę bardzo, zrobić parę zdjęć. I inne osoby też mogą robić zdjęcia. W mojej karierze kajakowej wiele razy spływałem z jednym takim facetem, którego poznałem przez żonę. Ona powiedziała, wiesz co, taki fajny facet, poznałem go, wybiście się razem. Jest tutaj Rysiek Klecki, no tam, mistrz świata, także kurczę, razem pływaliśmy po Dunajcu, wiele tych. Polskę południową reprezentowaliśmy, chociaż ja mieszkam w Policach, Polska północna, ale to integracja była. No dobrze, ale mało mi było tych rzek, potem wyruszyłem na morze, na oceany, nie na ocean jeden, nie? No i tak to wyszło. Tak, dobrze, ale za pierwszym razem się nie udało. A coś nie udało? Mnie wszystkie są wyprawy udane. Nabywam doświadczenia. Jak coś robimy i się potkniemy, no to przecież trzeba się podnieść, a nie załamywać. Nie? I u mnie tak jest. Wyciągam wnioski z tego, co było nie tak. No i teraz jestem tuż przed kontynuacją mojej trzeciej transatlantyckiej wyprawy kajakowej. Wyprawa życia przede mną. Bo zawsze to, co jest najważniejsze przede mną. Jak mi dziennikarze mówili, a wróciłem z wyprawy życia. Ja sobie myślałem, jaka wyprawa życia? Następna będzie ciekawsza, trudniejsza. To jest wyprawa życia. Wyprawa życia zawsze przede mną. No to proszę nam właśnie opowiedzieć o tej najbliższej wyprawie życia. No więc tak. Jestem tu w Krakowie. Długo nie będę, bo o 22.18 mam pociąg nocny i sypialny do Szczecina. Tam ostatnie kilka dni jestem w domu, intensywne jeszcze przygotowanie pakowania się. Takie małe pakowanie, bo w czwartek rano wyjeżdżam, bo już się umówiłem, przyjeżdża po mnie specjalny samochód, o 6.15 wyjazd z Polic do Berlina, o 11.00 mam wylot do Londynu, tam będę miał tylko godzinę na przesiadkę, London Heathrow, piąty terminal i przez całą noc do Nowego Jorku. 28 kwietnia powinien tam dolecieć. Kajak oceaniczny Olo płynie teraz na oceanie, ale zamknięty w pudle wielkim. Ma dopłynąć do Nowego Jorku 1 maja. Ja kilka dni jeszcze muszę go przygotować, tam zrobić, pakować żywność i najpóźniej do połowy maja powinienem wystartować. Powinna mi ta wyprawa zająć z Ameryki Północnej do Europy około 4 miesięcy. I tą wyprawę będzie można śledzić na stronie internetowej. Proszę zapamiętać teraz, tak? Bardzo łatwo zapamiętać. www.aleksanderdoba.pl. A również na fanpage'u będzie można. Wystarczy Aleksander Doba na Facebooku wrzucić i tam jest wiele osób śledzących. Będzie prowadziła ją menadżerka wspaniała, Magdalena Czopik. Tutaj przed chwilą była, ale się zmyła, bo na wie co ja mówię normalnie, nie no to... to tego trzyma rękę na pulsie. Dobrze. Czyli 4 miesiące samotnie. Tak, będę sam na Wielkim Oceanie, ale będzie można mnie śledzić, no właśnie na tej stronie i moja żona będzie jedną z najlepiej zorientowanych kobiet na świecie, gdzie jej mąż jest. Co 10 minut. Która z pań ma taką kontrolę nad mężem, czy w ogóle nad partnerem, czy kimś, no? No to tak to będzie śledzone. Różne środki wyzywania pomocy, tak na wszelki wypadek będę miał, no?
bo tak wołać ratunku to nie da rady, bo mogę krzyczeć, ale tam to jak daleko nikt nie ma, ale to różne takie wymagane konwencjami morskimi. Na pewno te pytania padały już wielokrotnie, ale podczas takiego długiego, samotnego rejsu, co jest najtrudniejsze? Czy kwestie fizyczne, że jak czytałem, te ręce mają mnóstwo ran od soli morskiej, czyli te fizyczne problemy, zmęczenie, czy psychiczne, czyli rozłąka, to, że no, nie można się do nikogo odezwać? No różnie, bo to są skomplikowane sprawy. Właściwie nie tylko przepłynięcie oceanu zależy od siły mięśni, ale bardzo ważna jest psychika. Bardzo trudne jest w tej wyprawie, a ja zaraz powiem, bo ona będzie najtrudniejsza z moich wypraw. A dlaczego najtrudniejsza? Bo wody będą o wiele zimniejsze. Ja północnym Atlantykiem chcę przepłynąć z rejonu Nowego Jorku do Lizbony, stolica Portugalii. Wody o wiele zimniejsze i większa możliwość wystąpienia częstszych i silniejszych sztormów. W drugiej wyprawie miałem 8 sztormów. Najdłużej mnie trzymał 3 doby sztorm. Sztorm to jest wiatr bijący bardzo długo, o dużej sile. Fale wzrosły do 9 metrów. Jak sobie wyobrazimy te 9 metrów od poziomu tej trawy, no to tak do góry tego namiotu, co tutaj stoję, no 9-metrowe fale. Teraz mają być może trochę większe, nie? Ale ja tak myślę, że tam dużo większe nie będą. I ten kajak powinien to wytrzymać, no ja oczywiście też. Kajak jest duży, długi, 7 metrów, specjalnie zbudowany w celu bezpiecznego przepłynięcia oceanu. 2 razy to zrobiłem, także mam nadzieję, że do 3 razy sztuka powinno być wszystko dobrze. A co jest, bo taki kajak jest hermetyczny, rozumiem, hermetycznie zamykany, więc jak jest taki sztorm, to on, co jest najniebezpieczniejsze? Czy on się może, czy on może zatonąć, czy fale mogą go zniszczyć? Nie ma rzeczy niezniszczalnych. Kajak też może być zniszczony. Ale ja, żeby przetrwać sztorm, ja nie mam zamiaru walczyć, bo przecież to duże statki walczą, tam jest załoga dzielna, ogromny statek, a i tak polegają czasem, ulegną temu żywiołowi. Ja ustawiam kajak dziobem pod wiatr i pod falę i to przy pomocy 3 drywkotew. Drywkoty to są tak jakby małe spadochroniki, takie średnicy, na długiej linie. Wiatr spycha ten kajak tam, dokąd wieje, czyli powoduje dryf kajaka, a te drywkotwy hamują, są w wodzie i ustawiają mi kajak dziobem pod wiatr. Sprawda, teraz mam inną koncepcję, rufą pod wiatr. I ja się zamykam w kabinie, a mogę się zamknąć wodoszczelnie, ale ze względu na słabą wentylację, co najmniej raz na godzinę muszę ten włas uchylić, nawet w sztormach, żeby wpuścić trochę powietrza. A po godzinie to już tam mi brak tlenu, bo tam wszystko tam powydycham. No i ja się koncentruję, żeby przetrwać to wszystko. Wszystko mam zabezpieczone, schowane. Wtedy zmęczenie u mnie narasta, bo nawet się zdrzemnąć nie można. I najgorzej w nocy, bo nic nie widzę, no, tłuczemną tego, a w dzień to patrzę, o kurczę, takich dużych fal jeszcze nie widziałem. Także jest coś innego. Teraz będzie ciekawiej. I ten sztorm, bo tak, jak kajak jest ustawiony dziobem albo rufą do wiatru i fal, to wtedy najłatwiej przetrwa. Czasem był ustawiony skośnie, czy tam bokiem, to takie załamujące się grzewacze, to tak jakby ktoś taranem walił, czy tam powiedzmy młotem. Kajak jest mocny, bo zbudowany w stoczni, z materiałów, technologii, jak jachty buduje się oceaniczne. Ale ile razy możesz tak młotem walić, no? Raz, 2, 3, ale setki razy, no w końcu coś może nie wytrzymać, no? A kajak ma kilka komór wypornościowych, że gdyby go na przykład otworzyć właz do kabiny, a mam teraz 2 włazy otworzyć i włazy do komór bagażowych, dwie komory bagażowe mam, a kajak podziurawić, te komory bagażowe i komory wypornościowe podziurawić, to kajak i zanurzyć go na siłę, on nie może zatonąć, musi wypłynąć. A druga jeszcze właściwość, kajak nie może pływać do góry dnem. W wyniku specjalnej konstrukcji mam też coś jakby kil na jachtach oceanicznych. Mam miecz z blachy pasoodpornej, tyle pod dnem wystaje, na końcu bulba, taka ciężka. Jakby go fale obróciły do góry dnem, bo ta bulba ciężka i pałąki lekkie na dole, kajak musi sam wrócić do pozycji dnem na dół, czyli taką eskimoskę sam robi. Także niezatapialny i nie może pływać do góry dnem. Fale go mogą obrócić do góry dnem, ale musi sam wrócić. I to mi pozwala planować tak realistycznie takie ambitne wyprawy. Spytam o przygotowanie. Proszę powiedzieć, czy przez całe życie
W jaki sposób trenował pan codziennie? Tak jak dzisiaj są biegacze, którzy biegają codziennie 8-10 kilometrów. Czy dzisiaj też się pan jakoś do tego przygotowuje? Czy to po prostu jest pan sprawny z natury i niczego pan nie potrzebuje? Ja starałem się i staram być aktywny przez całe życie. A jestem amatorem. Nie byłem sportowcem, ani teraz nie jestem. I co prawda, no tutaj zniknęła moja menadżerka, ja jej nie widzę, może gdzieś tu jest. Ona mi mówiła tak, Magdalena Szopik gdzieś tutaj jest. No mówię, Olek, to tak głupio jest, jak ty mówisz, że nic nie trenujesz, nie? Powinieneś trenować, nie? Ostatnio jak była u nas w domu, i, no nie ostatnio, ale powiedzmy raz jak była i w lipcu zeszłego roku, mówiła, ty Olek, trenuj, no więc ja bym sam, Magdalena, będę biegał, nie? I bo mieszkam na skraju Puszczy Tkrzańskiej w Policach, no tuż pod domem jest wielki las, nie ciągnie się do granicy, a do granicy mam z Niemcami 15 kilometrów tylko, nie? I jak ona wyjechała w niedzielę 3 lipca w zeszłym roku, no to ja już wieczorem zacząłem biec. No tak mało ambitnie, 1 kilometr, nie? Przez tydzień biegłem co wieczór po kilometrze. Następny tydzień, tak 1,5 kilometra, czasem 2. A moja żona donosiła do menadżerki, ty Olek biega co wieczór, nie? I tak biegałem, no tam potem 2,5, 3, 4, ale co wieczór, nie? A 30 lipca tamtego roku i były nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży, jest takie miejsce wypoczynkowe dla Polic, tam okolic, i nad Zalewem Szczecińskim były Neptunalia. Ja jako honorowy obywatel Polic, a tylko dwóch żyjących jest, nie? Zostałem zaproszony, pełniłem rolę Neptuna. Znaczy miałem taką koronę z muszelek takich egzotycznych i specjalną szatę, taki wielki trójząb. Burmistrz mi taki klucz wręczył, bo teraz ja miałem rządzić. Łaziłem po alejkach, robiłem sobie zdjęcia z ludźmi, nie? No spełniłem rolę Neptuna. A na drugi dzień był bieg Neptuna. Ja byłem też zaproszony, ale jako honorowy VIP do wypuszczenia biegaczy. 609 osób było zgłoszonych, nie? Burmistrz strzelał ze straszaka, nie? Że huk był, nie? I biegną, startują, nie? A ja mówię do koleżanki obok, co? Potrzymaj mi plecaczek. Ja miałem takie krótkie spodenki, sandały takie zwykłe, nie? Koszulkę. Ja też pobiegłem. Co, ty też będziesz biegł? Spróbuję. Ja już cały tłum biegnie, nie? Ja cofnąłem się na linię startu, teraz ja. Co, pan też będzie biegł tam inni? No, z kawałek, nie? Dogoniłem pierwszą panią, przepraszam, czy mogę panią wyprzedzić? No dobrze, biegnij pan. Nie? A ja jestem ambitny, nie? Postanowiłem tak, jak już biorę udział w biegu, nie dam się nikomu wyprzedzić. Nie? Przecież ja startowałem ostatni, nikt mnie nie mógł wyprzedzić. Nie? A ja z tej ambicji biegnę, no tylko 5 kilometrów. Nie? Około połowy uczestników wyprzedziłem. 300 osób, nie? Jaki dumny dobiegłem, nie? I każdy, kto ukończył bieg, dostawał medal, nie? Mi też dali taki rząd medali, miałem innym wręczać. Ja wręczam te medale, później patrzę, do mnie taka kolejka, a do innych VIP-ów tak w zasadzie nic. Wysłuchajcie, rozbierzcie się też, bo ja bym goły, nie? No dobrze, przywoływana małżonka, która jest tutaj jakby z nami. Gdzieś tam się kręci. Może daleko, może nie usłyszy teraz. Jak ją pan przekonuje do kolejnych swoich pomysłów? A to jest mój największy problem pod tym względem. Ale ja kiedyś rozmawiałem z paniami, bo to one mnie tak atakowały, jak ja tak mogę, że ona by nie pozwoliła. Ja mówię tak, słuchajcie, drogie panie, gdybyśmy my, mężczyźni, nas tak słuchali i robili to, co wy chcecie, to przecież Ameryki byśmy nie odkryli. Przecież żona Kolumbowi mówiła, ty Kolumb, nie wybieraj się, tam nic nie ma, ta wielka woda, tam nic nie ma, nie? A co, Ameryka jest, nie? A czy ktoś wlazłby na te szczyty takie wysokie, tam tylko gołe skały i śnieg? Ty, tam Antek, Franek, czy tego nie łaź, tam nic nie ma, tam można zginąć, nie? A jednak gdzieś tam mężczyźni, a nie tylko mężczyźni, przecież to jest uchronowana Kinga Beranowska, ona taka fajna blondynka, taka fajna, zgrabna, nie? A tak chłopom dokłada. Także jak są takie osoby, co słuchają żony, ale robią czasem coś innego, to świat jest postępowy, nie? Proszę państwa, Aleksander Doba, człowiek, który się żony nie boi. To państwa. Państwa i moim gościem. Dziękujemy bardzo. Ja czasem cytuję słowa Sir Ernesta Shackletona. To irlandzki badacz i podróżnik rejonów głównie antarktycznych. Ja w jego wypowiedzi zmieniam jedno słowo, dwa zdania tylko, nie? Pierwsze, morze zamieniam na woda. Proszę to zapamiętać i stosować, zrozumieć i stosować. Więc tak, woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Można być jedynie niepokonanym. Koniec jego cytatu. Ja powiem tak, ja ocean tylko przepłynąłem,
nie dając się pokonać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, to jest worek.